Zgodzić się muszę z Jean-François, że nie mamy tu miejsca, nie mamy tu do czynienia z instalacją, że Rachel nie instaluje swoich prac, a wystawa nie ma znaczenia jako konstrukcja abstrakcyjna. Ta wystawa, przyjęłyśmy najprostszą możliwą zasadę, zasadę chronologiczną, żeby opowiedzieć o historii powstawania tych prac, które w moim odczuciu, i tu odpowiadam na pytanie pana z sali, są bardzo samodzielne. To jest moje podstawowe doświadczenie, którym jestem cały czas przejęta. Jak te niepozorne przedmioty silnie działają. I niezależnie, czy są w pracowni, czy są na eleganckim podeście w pięknym pałacu, czy oglądam je rozpakowując sterty tekturowych pudeł w garażu, w którym są przechowywane. W każdej sytuacji, każda z tych małych rzeczy w jakiś przedziwny sposób przyciągała moją uwagę. I to jest to niemożliwe, które próbujemy tu osiągnąć. Próbujemy w jakiś sposób zwerbalizować te niejasne uczucia, niejasne, ale bardzo silne, które towarzyszą nam w odbiorze sztuki, szczególnie dzisiaj w odbiorze sztuki Rachel Poignon. Obcujemy z tą wystawą w Królikarni już kilka tygodni i muszę państwu powiedzieć, że ta dziwna moc przykuwania uwagi dotyczy nie tylko nas, specjalistów od rzeźby współczesnej. Ja widziałam, jak na wystawę reagują dzieci, jak na wystawę reagują panowie pilnujący, których reakcje zawsze są dla mnie bardzo ważne. W jakiś sposób wszyscy jednak nie mogą się oderwać od tych prac. Myślę, że w odróżnieniu od moich przedmówców, ja sobie gorzej radzę z językiem. Ja nawet jak mówię, to opowiadam o czymś, co sobie wyobrażam wizualnie. Więc jeżeli podejmuję próbę zwerbalizowania swojego zachwytu i swoich emocji, to zazwyczaj czynię to przez metaforę. I tym razem chciałam użyć metafory wynikającej z doświadczenia nauk ścisłych, wynikającej z geologii. Ponieważ co do jednego się zgadzamy, że te obiekty są abstrakcyjne, że one nie są psychologiczne, one nie opowiadają anegdoty, nie posługują się ironią, nie dotyczą polityki, władzy. Natomiast dotyczą na pewno materii i dotyczą procesów. Ja słowo proces lubię, bo pomaga mi ono porozumiewać się z przedstawicielami innych dziedzin. Mówimy o procesach górotwórczych, o procesach sedymentacji. O procesualnej naturze materii. Pozwalam sobie też sięgnąć do tej metafory wywiedzionej z nauk ścisłych, dlatego że od wielu już lat humaniści trochę z zazdrością patrzą na nauki ścisłe, starając się swoim badaniom, teoriom nadać powagę, którą i autorytet, którymi cieszy się fizyka czy biologia molekularna. Z drugiej strony osiągnięcia nauk ścisłych doprowadzają do tego, że przedstawiciele nauki zaczynają odpowiadać na pytania dotychczas zarezerwowane dla humanistyki, pytania z dziedziny psychologii, filozofii. Samą sztukę często tłumaczymy przy pomocy neuroestetyki, która stara się wytłumaczyć działanie mózgu, zarówno twórcy jak i odbiorcy. Czy dzięki socjobiologii, która usiłuje wytłumaczyć pojawienie się sztuki w kategoriach ewolucji gatunku Homo sapiens. Te metafory nie są mi potrzebne, bo myślę, że mam nadzieję, że zgodnie z duchem Rachel, nie chciałam się skupić na człowieku, chciałam się skupić na naturze materii. A te metafory mówiące o historii materii, mówiące o historii planety Ziemi, skorupy ziemskiej, wydają się szczególnie urokliwe, jeżeli mówimy o rzeźbie. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że pozwalam sobie na mieszanie dziecinnego zachwytu, intuicji
z ledwo liźniętą wiedzą z geologii, tylko dlatego, że znajdujemy się w bezpiecznym miejscu dla eksperymentów intelektualnych, jakim mam nadzieję, że jest muzeum. Nie traktuję też, broń Boże, takiej metafory jako jakiejś wykładni, którą można się posługiwać, która naprawdę tłumaczy znaczenie rzeźby. Niemniej jednak siła tych geologicznych metafor i ich piękno, właściwie poetyckie piękno, kusi mnie, żeby używać tych metafor w namyśle nad rzeźbą. Przychodzą mi do głowy tak silne wyobrażenia, jak na przykład zderzenie młodej Ziemi z siostrzaną planetą Teą, które nastąpiło mniej więcej 4 miliardy lat temu, kiedy w młodym Układzie Słonecznym te dwie siostrzane planety krążyły po bardzo podobnych orbitach i doszło do zderzenia. Tea, nieco mniejsza od Ziemi, rozbiła się w obłok okruchów skalistych, a jej płynne metaliczne jądro przelało się do jądra Ziemi. Okruchy utworzyły po pewnym czasie Księżyc, który nie ma swojego jądra, w związku z czym nie kręci się jak wszystkie inne ciała w kosmosie wokół własnej osi, kręci się wokół naszej osi, co z kolei wpłynęło na wyjątkową kondycję, wyjątkowe warunki na Ziemi, które umożliwiły powstawanie życia. Bardzo piękną metaforą, troszkę młodszą, jest taki moment w historii żyjącej już Ziemi, kiedy 750 milionów lat temu procesy klimatyczne doprowadziły do drastycznego spadku temperatur i uwięzienia całej wody w postaci lodu. I wtedy nasza planeta zamieniła się w białą, twardą kulę. Zanim jednak pozwolę sobie jeszcze raz zanurzyć się w te porównania geologiczne, chciałabym na chwilę bardzo, bardzo powierzchownie i szybko pozwolić sobie na to, co my, kuratorzy, muzealnicy, robimy w pierwszym odruchu, jeżeli chcemy w jakiś sposób uzasadnić swój zachwyt. Czyli szukamy koneksji, jakichś powiązań z innymi artystami, z dziełami sztuki już wpisanymi w historię sztuki. Pierwszym skojarzeniem, pierwszym nurtem, do jakiego można włączyć sztukę Rachel Poignot, jest diagnozowany w 21 roku powrót do obiektu. Taki nurt, który w kontekście filozofii nowego materializmu mówi o sprawczości rzeczy, o zwrocie materialistycznym. Wszystkie te zjawiska wyrastają dziś oczywiście z filozofii i ze sztuki XX wieku. Także właśnie jest to taki najprostszy odruch, żeby tam szukać tych konotacji. Mam też przyjemność pokazywać Państwu zdjęcia, które w jakiś sposób łączą się z królikarnią i z naszą kolekcją rzeźby, tłumacząc tym samym, jak bardzo wystawa Rachel Poignot pasuje do tego miejsca, jakby ktoś jeszcze miał wątpliwości. Płaskorzeźba Katarzyny Kobro, na której zakup staramy się od paru lat, dość cudownie odnaleziona parę lat temu w Paryżu. Powstała między 1935 a 1937 rokiem. Przypomina bardzo formy, które znamy z pejzaży morskich Kobro i Strzemińskiego. Jest z jednej strony aktem, z drugiej strony ewidentnie odnosi się do jakichś zjawisk naturalnych. Wspomniałam o Katarzynie Kobro, żeby sięgnąć do pierwszej awangardy. Artystką, którą zwiedzający wystawę wskazywali najczęściej jako pierwsze skojarzenie, jest oczywiście Ewa Hesse i inne przedstawicielki tak zwanej abstrakcji emocjonalnej, powstającej w Nowym Jorku, w Ameryce w latach 60., 70. Pewne podobieństwo form, podobieństwo materiałów. Linda Banglings i Rosemary Castoro, która
nie tak dawno w tej sali porównywana była do bohaterki naszych poprzednich wystaw, pani Wandy Czałkowskiej. Dzień dobry pani Wando. Bardzo nam miło, że pani przyszła. Jedno tylko zdjęcie z wystawy Wandy. Tu warto jeszcze wspomnieć o tego rozróżnienia na instalacyjność i nieinstalacyjność wystaw. Te dwie wystawy, chociaż na pierwszy rzut oka podobne, wydają mi się różnić bardzo pod tym względem, że wystawa Wandy Czałkowskiej była wielką instalacją, w której precyzyjnie obliczone były i przemyślane wszystkie relacje przestrzenne. W przypadku Rachel wystawa nie jest tak ważna, jak ważne są prace. Ani wystawa, ani rola artysty, ani rola odbiorcy. Mi się wydaje, że materia i procesualna natura materii gra tutaj pierwsze skrzypce. I przyznam, że na mnie to robi ogromne wrażenie. To, jaką rolę pełni materia w wystawie Rachel. To praca z naszej kolekcji Aliny Szapocznikow-Pnąca, która właśnie wraca z Wakefield. Tu jest na wystawie w Muzeum Barbary Hepworth. To zdjęcie z wystawy Izy Tarasewicz, czyli artystki już nieco młodszej od Rachel. Pokazuję tę pracę, bo tytuł Generacje, który dla mnie w pierwszym zrozumieniu odnosi się do generowania obiektów i do kolejnych pokoleń tych dziwnych obiektów, ale też odnosi się do generacji artystów, którzy byli przed i będą po nas, bo niewątpliwie twórczość Rachel bardzo mocno wpisuje się w historię sztuki. Jednak, żeby trzymać się tej idei metafory geologicznej, chciałam odnieść się do artystów, którzy skorupę ziemską, zawarte w niej minerały, traktują jako powód i przestrzeń swoich działań. Myślę o amerykańskiej sztuce ziemi z Robertem Smithsonem na czele i o jej dzisiejszej kontynuacji, bardziej świadomej ekologicznie, o artystach, którzy przepracowują geologiczne pojęcie antropocenu. Na zdjęciu widzimy Ilanę Halperin, brytyjsko-amerykańską artystkę urodzoną na początku lat 70., która zaczynała, jak Rachel, w latach 90. rzeźbiąc w kamieniu, po czym konsekwentnie prowadziła swoją praktykę w stronę, jak sama to nazywa, dość patetycznie, rozwijała swoją praktykę w oparciu o intymną relację z Ziemią jako planetą. Jakkolwiek patetycznie by to nie brzmiało, jej akcje są proste, poetyckie i lekkie. Tutaj na przykład Ilana podgrzewa mleko w gorących źródłach. Innym razem odwiedza wulkan, który jest jej siostrzaną górą, ponieważ uaktywnił się w dniu jej urodzenia. Praca, o której chcę opowiedzieć szczególnie, nazywa się Mineral Body i została wykonana w ciągu kilku miesięcy na przełomie 2012 i 2013 roku w tym miejscu, które widzimy na zdjęciu. To jest w rejonie centralnej Francji, w Auvergne, w miejscu, gdzie aktywność wulkaniczna powoduje takie szczególne zjawisko. Dzięki głębokim szczelinom w skorupie ziemskiej rozgrzana magma podchodzi bardzo wysoko i stygnąc ogrzewa wody podskórne, które z kolei absorbują sole mineralne wapnia, węgla i sodu. Dzięki temu zjawisku w grotach powstają stalaktyty i stalagmity. Natomiast w Auvergne na początku XIX wieku rodzina Papon postanowiła wykorzystać to zjawisko do tworzenia przedmiotów artystycznych. Na początku XIX wieku wybudowano to, co widzicie państwo, które nazwano fontanną petryfikacyjną. Jest to 25-metrowa konstrukcja, na której ustawione przedmioty pokrywają się takim wapiennym nalotem, nalotem z węglanu wapnia. Także rzeźby powstają przy użyciu geologicznego zjawiska, geotermicznych procesów. Te
rzeźby, które od ponad 150 lat tworzy tam rodzina Papon, jest to rodzinny interes, oczywiście mają formę bardzo klasyczną. Natomiast Ilana Halperin postanowiła wykorzystać to zjawisko, ale oddać także kształt formy działaniu procesów geologicznych. To są jej rzeźby. Tak wyglądały wystawione w Muzeum Narodowym w Szkocji. Co ciekawe, nie na wystawie artystycznej, tylko w części geologicznej muzeum. Zdaję sobie sprawę, że to zestawienie Ilany Halperin z Rachel Poignot jest trochę może nie do końca uprawnione. Zdaję sobie sprawę, że tradycje, z których wyrastają te artystki, są całkiem inne. I kiedy Halperin dosłownie używa zjawisk geologicznych, Rachel Poignot w bardzo wyrafinowany sposób, niekoniecznie świadomy i bardzo filozoficzny, odtwarza jedynie logikę naturalnych procesów. A jednak przeżycie, jakie mamy w kontakcie z tymi obiektami, przynajmniej moje przeżycie, jest dość podobne. Skupienie, medytacja i doświadczenie kontaktu z czymś starszym, większym niż człowiek i jego cywilizacja. Pozwoliłam sobie więc pokazać też kilka zdjęć, w których już nie podpieram się historią sztuki ani działalnością innych artystów. Po prostu znalezisk geologicznych, skamieniałości, form, które nieodparcie przypominają rzeźby Rachel Poignot. A na pewno powstały przy pomocy podobnych technik, przez odcisk, osadzanie się, pęknięcie kruchej powierzchni położonej na miękkim podkładzie. Tylko czas, który jest potrzebny do powstania obiektów geologicznych, jest nieporównywalny z czasem, który potrzebuje Rachel na stworzenie swoich rzeźb. Czasami zjawiska geologiczne są jeszcze głębiej podobne do rzeźb Rachel. Chciałam tutaj w kontekście moulage de moulage i tych narastających form, które potem włożone jedna w drugą tworzą taką matrioszkę rzeźbiarską, porównać do bardzo ciekawego zjawiska zwanego trowantami. To są formacje skalne, które znaleźć można w północno-zachodniej Rumunii na Wyżynie Transylwańskiej, które otoczone są niemalże kultem i przestrachem mieszkańców okolicznych, ponieważ kiedy są suche, wyglądają jak zwykłe kamienie, natomiast po deszczu w czasie rzeczywistym w oczach rosną, pączkują, pokrywają się takimi wypustkami, a ich wewnętrzna budowa rzeczywiście przypomina rzeźby tworzone techniką moulage de moulage. Wokół twardego jądra powstają kolejne warstwy cementacji piaskowca. Trochę tak jak rozrost drzewa przez kolejne przyrosty roczne, kolejne słoje. Co nam jednak daje ta metafora geologiczna, poza taką dziecinną przyjemnością zestawiania podobnego z podobnym? Chciałabym się pokusić o stwierdzenie, które na pewno jest moje osobiste, ale mam nadzieję, że niesprzeczne z duchem Rachel, że metafora ta pozwala w pracach Rachel dostrzec specyficzną wiarę w materię i wiarę w rzeczywistość. Wiarę w materię jako samoorganizującą się, procesualną, witalistyczną siłę. Taką wiarę, która przeciwstawia się dualizmom, która przeciwstawia się tradycyjnym podziałom na ducha i materię, na naturę i kulturę,
na materię ożywioną i nieożywioną, która na terenie rzeźby przeciwstawia się tradycyjnemu, męskiemu, powiedziałabym, rozumieniu rzeźby i roli rzeźbiarza jako twórczego demiurga, który panuje nad materią. Takie podejście do materii ma oczywiście w tradycji filozofii europejskiej bardzo długą historię. Jeżeli myślimy o rzeźbie i o filozofii, to oczywiście łatwo jest odwołać się do przedsokratejskich filozofów przyrody w starożytnej Grecji. Idąc dalej tym tropem, natrafiamy na pojęcie klinamenu jako ontologicznej zasady wszelkiego bytu. Chciałam przypomnieć Państwu, że do pojęcia klinamenu odnosiła się też Iza Tarasewicz, wspomniana na początku mojego wystąpienia. Taki tytuł nosiła wystawa, którą zorganizowała tutaj w 2013 roku. Czy pojęcie substancji Barucha Spinozy, które z kolei Gilles Deleuze wpisał w filozofię współczesną, a po Deleuze to pojęcie substancji zostało bardzo silnie użyte w różnych koncepcjach posthumanistycznych, takie jak na przykład przedstawia Jane Bennett w książce Vibrant Matter czy Rossi Braidotti w książce Posthuman. Ten moment takiego właściwie wybuchu posthumanistycznych, skupionych na materii tendencji w filozofii nakłada się z ugruntowaniem w dziedzinie nauk ścisłych, naukowych teorii, które mówią o mineralnym powstaniu życia, o mineralnym pochodzeniu życia. Teorie te wynikają z zaobserwowania przez badaczy mineralnej katalizacji procesów organicznych, takiej ciągłości w rozwoju ewolucyjnym między minerałami a życiem, ciągłości prześlizgiwaniu się, takiej, mam wrażenie, że ewolucji towarzyszy podobna gładkość przechodzenia z form do form, podobna procesualność i jak to, co mówiliśmy do tej pory o pracach Rachel. Pamiętając o tej ciągłości, pamiętając o tym, że cała materia, wszystkie cząstki, które istnieją we wszechświecie, mają wspólną historię i zaczynają się 17 miliardów lat temu od Wielkiego Wybuchu. A wszystkie cząstki, które znajdują się na Ziemi, mają wspólną historię na tej jednej małej planecie, na której są od 4,5 miliarda lat. To dochodzimy do bardzo prostego wniosku, że zarówno te komórki, które tworzą te cząstki elementarne, które tworzą lateks zrobiony z ropy naftowej, jak te cząstki elementarne, które tworzą komórki mózgu i ręki artystki, mają bardzo podobną historię i są w pewnym sensie tożsamej natury. Niemal 100 lat temu, na początku, w połowie, pierwszej połowy XX wieku, Roger Calois powiedział: stopniowo porzucałem rozumienie człowieka jako zewnętrznego wobec natury. Mam wrażenie, że przez te 70 lat, które minęły od tego stwierdzenia, nieustannie utwierdzamy się w tym, jak bardzo człowiek jest z naturą tożsamy. I nie tylko z naturą rozumianą jako organizmy żywe, zwierzęta i rośliny, ale także ta nieożywiona, wulgarna materia naszej planety i całego kosmosu. I jeżeli w tym sensie, pod tym kątem patrzymy na twórczość Rachel Poignot, to daje nam to takie bardzo przyjemne poczucie bycia integralną częścią materialnego świata.